Zdrowia. Ameryka jest okradana z sukulentów. Sukulenty to są no takie rośliny soczyste. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No teraz od roku, półtora okazało się, że w Ameryce Chińczycy, Koreańczycy rozkradają parki narodowe. Dlaczego rozkradają parki narodowe? No bo w parkach narodowych są te rośliny, które rosną. Dudleja ferranosa i no to taki ładny, mały, przyjemny kwiatek. No i się okazuje, że w tych parkach one sobie rosną. Rosną po 5-10-15 lat. Bardzo ciężkie jest do wyhodowania ich w najróżniejszych ogrodach, nieogrodach czy szklarniach. No i dlatego kradną. Bo poza tym, szczególnie w Korei, jest to jakiś taki symbol no, bogactwa przypuszczalnie, no i dużo kobiet lubi kupić taką roślinkę. Taka roślinka kosztuje 70-100 dolarów, niektóre kosztują 1000-2000, a niektóre nawet dochodzą do 5000, także to są potężne sumy. No i zaresztowali trzech Koreańczyków, 40-paroletnich. Jeden się okazało, że był właścicielem właśnie takiej, no sprzedawał tam najróżniejsze rośliny, drzewka i tak dalej, no ale też się właśnie specjalizował z eksportowaniem tych dudleja roślinek. Tyle tylko, że było mu za mało. No to jak było mu za mało, no to zdecydował się z dwoma kolegami, zaczął jeździć po parkach narodowych i łazili tam po tych zboczach, niezboczach. Czasami to tak na wybrzeżu nawet to rosło, no to musieli się wspinać. I tak jak sobie jechali wzdłuż tego wybrzeża, no to ciągle wysyłali z najróżniejszych poczt, no bo jechali na pocztę i wysyłali tam 40-50 najróżniejszych pudełek do Hongkongu, no bo cała ten szmugiel warty parę milionów dolarów to był taki, że po prostu wysyłali z Ameryki do Hongkongu, a później z tego Hongkongu rozsyłali do Tajwanu, do Chin, do Japonii i tak dalej. Także to dosyć spore pieniądze. No wygląda na to, że w Ameryce większość tych, oni tam deklarowali, co tam jest. No jedyne, co musieli tylko powiedzieć czy stwierdzić, to powiedzieć, czego tam nie ma. Czyli musieli powiedzieć, że tam nie ma benzyny, że tam nie ma środków wybuchowych, że tam nie ma gotówki, nie ma broni i tak dalej. No i większość tych urzędników na poczcie, tych poczciarzy brało te paczki, brali tam po 10, 20 czy 50 dolarów, ilekolwiek to kosztowało za te pudełko. No i wszystko było ok. Tyle tylko, że ta trójka jechała i co nakradła w parkach, w kaloszach chodzili, zbierali, w plecaki wkładali. No i wysyłali nieustannie. No, zaczęło się od tego, że jedna babka się zdenerwowała, bo to przed świętami Bożego Narodzenia było. No i stoi w tej kolejce i stoi ten Koreańczyk, wysyła te 60 paczek. Kolejka się za nią zrobiła z tymi listami. Ona się w końcu zdenerwowała. A on mówi i się zapytała, co tam jest w tych paczkach. A on niby powiedział, mówi, że cicho mówi. A ona mówi, co ty masz, skąd ty to masz? A on pokazał niby na ocean. No tak, takie legendy są. W każdym razie wszyscy myśleli, że oni wysyłają abalone, czyli to jest taki ślimak morski, który jest nielegalny, właśnie łowiony, zbierany przez kłusowników w Kalifornii, no bo, nie, bo jest pod jakąś tam ochroną. No a to się okazało, że to są po prostu te
na rośliny soczyste. Rośliny soczyste, no dlaczego soczyste? No bo one takie niby są grube, tak jak w Polsce były popularne te rajskie drzewka. Te rajskie drzewka takie wielkie rosły, no tyle tylko, że one miały takie dużo liści i z takich łodyżek. No ale one właśnie są takie soczyste. Aloesy, no też są soczyste. One po prostu przyzwyczajone są do zbierania wody i trzymania tej wody i konserwowania tej wody, i ten metabolizm jakiś taki jest, że nie wypuszcza, nie paruje, tam 1000, 1200 wody jest stracona dziennie, także te roślinki to wiedziały, jak się przystosować. No, w klimatach zimnych nie wytrzymują, no bo mróz je rozsadzi, no ale właśnie w takich klimatach, gdzie jest susza i gdzie jest woda, no to się przystosowane. No podobnież w Korei, no nie tylko w Korei, na Filipinach to też się szał zaczął, w Malezji, w Indonezji, we Włoszech i w Portugalii. No i zobaczyli, że w tej Kalifornii to rośnie. No jak rośnie i nikt nie pilnuje, z kijem nie stoi, żeby z pistoletem, żeby zastrzelić, no to znaczy, że jest do zabrania. Z 20 lat temu, z 15 lat temu była taki numer, też w Kalifornii znowu, że po prostu Azjaci lali się po prostu kijami o grzyby. No bo tam grzybów w Ameryce nikt nie zbiera. I jak się Azjaci zorientowali, że te grzyby po prostu rosną w tych parkach narodowych i że to jest dostępne, no to oni byli w stanie tam zarobić 500-1000 dolarów dziennie, ale właśnie przez te nielegalne zbieranie tych grzybów, no bo nie powinni zbierać grzybów w parkach narodowych. No i później też to tam jakoś zostało zastopowane, a teraz przez ładnych kilkanaście, okazuje się, że właśnie kradli te rośliny soczyste. No i facet dostał, strażnik jakiś leśny dostał takie zawiadomienie, no on pozwolił sobie skontaktować się z prokuratorem, prokurator nadał nakaz jakiegoś tam sprawdzenia, oni prześwietlili te paczki, no nie wiadomo dlaczego nie otworzyli, mieli prześwietlać, no ale to widać jednak ta prawo i demokracja w Ameryce jest na tyle silna, że bali się otworzyć. No i okazało się, że całe te pudło jest wypełnione właśnie tymi sukulentami, roślinami soczystymi. Zaczęli ich śledzić, sprawdzali, no i w końcu ich tam dorwali. Okazuje się też, że parę lat temu to wyspa była należąca do Meksyku. No i na tej wyspie właśnie też nie zamieszkała wyspa, no ale ktoś gdzieś jakoś odkrył, że właśnie te rośliny jeszcze jakieś lepsze, jakieś droższe formy tych roślinek tam rosły. No i podobnież kłusownicy wszystko wyrwali, zanim się Meksykanie zorientowali, co jest, bo tam niby dolatywali aż helikopterami. No żeby zorganizować taki wyjazd helikopterami i rozkraść, no to też trzeba mieć kasę i rozeznanie. Część ludzi podejrzewała, że to mafia meksykańska macza w tym ręce, no i prawdopodobnie tak było. No i później rząd meksykański zamknął całą tą wyspę, no ale wszystko, co było stracone, to było stracone. No w Ameryce też tam ta trójka, jakim tam przeliczyli, popatrzyli co, gdzie i jak, gdzie ukradli, no to było ładnych parę, prawie 4000 najróżniejszych tych paczek. Roślin, no i to wyliczyli, że to warte jest prawie 2 miliony dolarów. No tego właściciela tego ogrodu,
czy tego miejsca, tej plantacji, którą on prowadził, no to zaresztowali, a tych wszystkich zaresztowali w sumie, no ale tych dwóch jakoś uciekło, no uciekło, opuściło Stany Zjednoczone, no i wszyscy się zastanawiają, jak to jest możliwe, że udało im się opuścić Stany Zjednoczone. No przypuszczalnie po prostu wsiedli w samochód, pojechali do Meksyku, kupili bilet i wylecieli. Nie musieli lecieć przez San Francisco czy Los Angeles. No jeżeli im udowodnią im, że to robili, no to im grozi poważna kara, no bo kara grozi do za przekroczenie tych kalifornijskich praw do 10 lat. Do 10 lat za zrywanie i za wysyłanie tych rzeczy wbrew kalifornijskim i federalnym przepisom. Także no, rozbestwili się troszeczkę. Także kalifornijska straż leśna powiedzmy postawiła, no zrobiła to, co powinna. Wszyscy byli zaskoczeni tym wszystkim. Wszyscy byli zaskoczeni, że w tej Korei takiego szału to dostało. Mimo wszystko parę lat, ale tam sprzedają, tam starają się produkować czy wyrastać te swoje, no ale ktoś wykombinował, że jednak przyjechanie do Ameryki i ukradzenie takiego 10-20-letniego krzaczka, to im się bardziej się opłaca. No i te kobiety wystawiają to na parapecie, na oknie. No, botanicy ostrzegają, że w sumie w tej Korei to nie wiadomo, czy te rośliny to się przyjmą. Przede wszystkim mówią, że dużo tych roślin ukradzionych właśnie z natury, z pola, no to bardzo często ma w sobie jakieś tam glizdy, nie glizdy, drżownice i to wszystko może być zjedzone. Poza tym te wszystkie rośliny, które wyrosły tam w Kalifornii, na tych wiecznych wybrzeżach, tam gdzie jest dużo wiatru i tej wilgoci, no ale czasami są susze i pożary, no to jest kompletnie inny niż w Kalifornii, niż w Korei, gdzie jest dosyć wilgotno i gorąco i cały czas jest powiedzmy inna pogoda. No i poza tym taka roślina, która wyrosła tam gdzieś na zboczu i miała tam 12 godzin tego słońca, czy 16 godzin słońca i cienia, no to troszeczkę inaczej będzie się zachowywała w domu na parapecie. Także ludzie kombinują, ludzie kradną, naiwna Ameryka jakoś, no ludzie w Ameryce, jak się pojedzie na kemping czy gdzieś, no to starają się trzymać, idą wzdłuż ścieżki jakoś tam, co do załatwiania się, no to są najróżniejsze miejsca zatrzymania, także, że Stany pilnują tego. Ogólnie jest jakoś kulturalnie, no i wszyscy jakoś szanują te parki narodowe. Często inna taka afera, no numer jakiś taki był na jakichś tam wyspach, gdzie dużo właśnie tych ślimaków i tych małży było. No i one są w zasadzie zabronione, jest zbieranie komercyjne i prywatne. No i też złapali jakąś tam Azjatkę, która sobie wykombinowała, że tyle tych muszli leży na plaży, że w zasadzie ona będzie zbierała, no i handlowała tym wszystkim. No, długo takie numery nie wychodzą, no bo ludzie się orientują prędzej czy później. Po tych setkach tysięcy zarobionych następuje wpadka, no i 10 lat do więzienia, także nie planujcie przyjeżdżać, nie kopiujcie
Koreańczyków, Chińczyków i innych Azjatów, bo im się bardzo podobały te roślinki. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tutaj jest guziczek. Można nacisnąć subskrypcję. Dzyń, dzyń. Dzwoneczki na powiadomienia o codziennych filmikach. Piszcie, pytajcie pytania. Rozsyłajcie, gdzie możecie. Polecajcie. I do następnego.